Właśnie, bo tam było zejście do góry i na dół chyba, nie? Tak z tego co No co, pamiętam. skaczemy? No Dobra, ja skaczę. zwariowałeś? Chcesz się Skacz, zabić? skacz, skacz! Nie, ja nie skaczę, bo Żyję! nie... O, ale wysoko! Ja nie mam łańkotek, ja nie będę skakał, To ja dajcie mi też. spokój. Ej, żyję, naprawdę, zobaczcie. Żeby być blisko naszej farmy jest to już całkiem dobra sprawa, tylko gdzie ona jest teraz dokładnie, bo... Popatrzcie sobie tutaj. na te widoki tam, te góry, jak No. to super wygląda. Jak w Pamiętaju. Pamiętasz, jak byliśmy wtedy u tej matki? Jak to pięknie wyglądało z tej góry? No. Oj, nie spoilerujcie mi, ja tam sam muszę dojść. A ty już nie dojdziesz sam. Kurde, a czemu tu jest ten? Co? Ja myślałem, a że to myśmy nasza już farma. przebiegli to! To farma jest za nami. Jak farma jest za nami, jak bez punkt kitu. jest przede mną. A ja się zastanawiam, to była ta farma. Ale ja chciałem na tą farmę dobyć, wiesz, żeby ten sobie pojazdy przywołać. Od razu amunicję kupić, takie tam rzeczy. Aha. A myśmy ją przebiegli już obok niej. Nawet żeśmy nie zauważyli, widzisz. Kurde, to ten świat jednak nie jest taki duży. No. Wracacie się na tą farmę? Ja pójdę po pojazd. No to w takim razie ja też idę, bo mi się amunicja przede wszystkim przyda. Ty skurczy gnoju, masz za karę, chamie jeden, skubany, masz! Ale się wuje wkurzył już. Dobra, ale teraz ja prowadzę. Dobra. To w sumie wujek, wiesz, to nie musisz nawet podbiegać, ja mogę albumcyk podjechać pod ciebie, żebyś nie musiał już, wiesz, zamęczyć. Bo takiego dobrego agenta jak ty musimy oszczędzać. No oczywiście, jak najbardziej. To jest po prostu nie mój dzień dzisiaj. Dobrego agenta. Ale ty jesteś... Pełno takiego sarkazmu w tym głosie. Nie, nie, nie wiem o czym mówisz, kompletnie nie wiem. Zapieprzacie jak moje Volkswageny. No. Po co, dobra, po co wam samochody, jak wy zapierniczacie jak moje Volkswageny? Volkswagen. Das Schwingal. Może ja sobie wyjdę na jakąś rurkę i poczekam tutaj na was, potańczę sobie. A nic na rurze, zawsze spoko. Dobra, ja się szybko dosyć męczę, ale dobra, już jestem, na szczęście. Mocie już te samochody, nie mocie jeszcze. Muszę jeszcze iść uzyskać od tego gościa. Ja bym tak teraz skoczę. Kombajnem przejechał przez te pole i pokosił te zombiaki. Motowidła i w ruch. I takie na kukurydzę, nie Adam? No. Na kukurydzę by się wzięło. Motowidła. Albo wiecie, takie ze stołem na rzepak. Super. O! Malowanie mi się odblokowało. Super. O, alkohol. Jest alkohol. Jest Patrz. Towar w tej Adamek, będziesz w szoku, jak to zobaczysz. Co jest? Patrz. Czekaj, idę. Niebieski. Zaraz, to wujek. Sobie też tutaj przywołam. Dobra, ja też tutaj przywołam. Tak ładną masz furę. Ładnie se przemalował. A i butniczki mam i w ogóle. Ale co to ma butniczka, my jeszcze nie mamy butniczku. Tada! Dobrze, świetnie. Siadać, już jest nie gadać. Błąd. Tej części nie można już naprawić. Czyli rozliczyłem tak auto, że już nie można tych części ponaprawiać. I musisz grać od nowa. Dzięki! Dobra, ale ja mam tak dalej wszystko uszkodzone. No i wymaga to w pizdu śrub, no ale dobra. Adam, możesz naprawić swoje auto, czy też ci wywala takim monitem, że kurde ten? A to jest twoje na pewno? No, tak, klikam F. A mojego nie da się teraz pomylić. Tej części nie można już naprawić. Dziękuję, do widzenia. Trzeba ją ten wymienić może. Tak, właśnie to robię. Aha, no, wybierz. Czego nie może naprawić, to się wymieni w pizdu i tyle. O, widzisz, to jest pomysł. Ja się tu guzrzę. Wujek, jaki mocny język. A, bo jestem dzisiaj wkurzony na siebie. Nic się nie przejmuj. Jestem dzisiaj na siebie wkurzony. Czym jesteś wkurzony? No, bo kurde, nie po mojej myśli. Dobra, w takim razie, panowie, jedziemy, nie? Tak, ja już tutaj no ja sobie jeszcze muszę te części do końca pozmieniać. No to czekaj, no jak będziesz gotowy, to gadaj. Dobra.
Lucek, poczekaj, czekamy na Adama. Dobrze, jadę powoli bardzo. O kurde, palem jestem. Wiecie, w sumie, tak sobie myślę, nie, że taka zabawna sprawa, że jak ja sobie jechałem tym pojazdem tam... Jedź, Adam, tak... jedź. Dobra, to jedziemy. No to jedź pierwszy, okej. Okay. Jak to, ja tam jechałem sobie i jak ty sobie nie jechałeś tak powoli, to ja mogłem tam już te części wymienić i nie musielibyśmy się tak długo martwić o to. Tylko, że no... Tak mi się zapomniało, nie szkodzi. Uwaga! Pulchawka! A skąd masz Lucek te butniki, te wszystkie takie fajne? Jakieś sobie malowanie teraz znalazłem, było tam dostępne. Chyba je znalazłem z wami gdzieś tam. Bo ja go wcześniej nie miałem, wy musicie też to mieć. Malowanie mamy, tylko nie ma tych takich butników wszystkich. Ale to właśnie było razem z malowaniem. Ciekawe. No, wy możesz sobie w każdej chwili stanąć i zobaczyć. W ogóle zauważyłem, że ten pojazd znacznie mniej się niszczy na drodze, takiej jakiejś dobrej. No to jest chyba logiczne. No nie do końca, no bo to jest, kurczę, samochód off-roadowy. Jezus, jak mnie zaatakowali brzydko. 18 życia mam. Dasz tam radę, Adam? Tak, tak, dobra, żyję. Uciekłem. Uzupełnił się, okej. Okay. Wydech, butelka w dłoń, wypiłem co mam wypić i jazda. No świetnie. Butelka w dłoń. Ty, tą drogą inaczej nie pojedziemy, Adam, zawracamy. Teraz mi to mówisz, jak obok zombiaków stoję i milion tu ich jest? No a ty, kurde, przecież też masz swoją nawigację, co nie? Nawigację. No. Cały Adamek. Otwiera piwo, ja jestem ostatni, jadę za wami. Jedzie. Ja jestem ostatni i wy mi mówicie, że co ze mnie za nawigator jest. Ups! Co to teraz było? No nie, ja po prostu muszę stanąć i zobaczyć na mapę, bo oni nie w pole wyprowadzą. Słuchajcie, no nie ma takiej tutaj... Co to znowu? Mnie wkurzają te cholerne te tablice informacyjne. Tylko nie chcę to wsadzą. Na asfalcie samochód shit. W ogóle się nie niszczy, a tutaj to jest rzeźnia. No zostaw mnie! Ty głupi zombiaku! Jezus, ile ich tu jest! Ty, no nie mamy tam drogi. Musi tu być. Mamy cały czas cel po lewej. Ale tam jest chyba... Ja wiem, gdzie to chyba jest. Kurde. Panowie, no. Powiem wam tak, że... Słuchajcie. Ja wiem, dobra, gdzie to chyba jedziemy, jest. Jedziemy. Dojedziemy tam. Jedziemy. Na pewno? Ja to widziałem, to jest trochę okrężna droga, ale powinniśmy i tak dojechać chyba mimo wszystko. Chodźcie, jedziemy. Jadę. Nie, tam się dojedzie, bo ja już tam tak, dojedzie się tą drogą. Ja tam ale kiedyś łuku szukałem. Ale patrz, mimo wszystko, nie, że niby jakąś część tam naprawiałeś, to i tak lepiej było tą część wymienić całkiem, nie? To jest ciekawe akurat. Cholera, poślizgnąłem się. Dobra, jedziemy tą główną. Nie da się tu trąbić. Cały czas tą główną. Jeszcze trąbki by nam tu brakowało, to naprawdę wszystko tu było. Ale tam Lucek zapinkaraz, normalnie się kurzy za tobą? No w końcu gra, wiesz, te gry. Nie? Zręcznościówki typowe. No. Tak. Wiesz, zamiast on tu prowadzić, to kurde, on se siednie z tyłu, wiesz, nie? Nie, no bo ja dzisiaj wam tylko pomagam. Wykonuję grzecznie polecenia. Czasami przyda mi się odrobinę dyscypliny w życiu. I powiedział. Powiem ci szczerze, że aż się wzruszyłem normalnie. No, tak grzeczny teraz, nie? Tak, no. Tak mówię, jakby coś przez krowa przed chwilą, nie? No, tak jakby chciał cukierka, nie? No. Ej, nie chcę waszych cukierków. To jest gdzieś tutaj. Ja wysiadam. Nie, musi być tu. Ups. Cholerna purkawka. Ej, tutaj jest masa różnych rzeczy fajnych. A, my wiemy, my tu byliśmy w ogóle już, pamiętasz? Tak, tutaj znalazłem kuszę. Gdzie? I tu żeśmy no tu. Ostatnio zakończyli. Tu żeśmy ostatnio zakończyli, ja tutaj znalazłem kuszę. Ja chcę kuszę. Tam była gdzieś taśka i znalazłem w taśce kuszę. Zbierajcie sobie przy okazji tajle do samochodu, no, ja bo... zbieram. Jakby komuś znowu brakło. Jak czyli kuszę. To będziecie mieli. Ale jestem dorciapny. A ja chcę kuszę, gdzie jest kusza? Robicie mnie w wała, jak zwykle. Nie no, słuchaj. Cały bujek.
No, o co ty mnie oskarżasz? Człowieku, przecież ty musisz najpierw ten level dostać, żeby mieć zaufania, tak. No. Jak sobie zrobisz tam na ustawienia, tam zobaczysz na prawo masz umiejętności, obok umiejętności masz rangę i tam masz chyba od trzeciego możesz dostać kuszę. Ja już mam na przykład czwarty. Ja nie wiem. Ktoś ty mi tu zrobił. Nic, idziemy. No, też tak myślę. Nie, ja tylko komar od ciebie odgoniłem. Czekaj, czekaj na ludzka, bo on gdzieś tam... Apteczki zbieram. Aha. Już idę. Widzisz, Lucek, ty jesteś porządny chłop. Czym się różni zwykła apteczka od apteczki wojskowej? Ta apteczka wojskowa jest bardziej wypasiona. I jeszcze tylko wojskowych. No. Ale czym się różni Lucek od Adamka? Ja puszczam bąki. Nie. A Adamek pije piwo. Nie, Lucek szuka apteczek, a Adamek szuka alkoholu. Kurczę. Panowie, jak to romantycznie się zrobiło, chodźcie na ławeczkę, posiedzimy, poglądamy zachwycone. Adamek, wiesz co robić. No nie, patrzcie, co wy mnie tutaj kurczę, tak... To jest... Nie, ja sobie nie pozwalam. Proszę sobie tutaj nie furgać, ja sobie nie pozwalam w tym momencie, żeby o, nie kurde. Pójść z alkoholem, tylko nie ale... kojarzą. O, patrzcie do góry. Ja dziękuję. O, zobaczcie w dół. Jed. Możesz skoczyć. Tam na dole nie ma tej siatki zabezpieczającej dla skoczków. No, no bez kitu. Wiesz, tak gadamy o tym alkoholu, za chwilę do mnie jakaś firma napisze, kurczę, że my zostały twarzą i alkohol albo coś. No a co, jak Coca-Cola już robią z youtuberami, to dlaczego by nie mogli robić alkoholu? Jej, ale fajny widok, wow. Czekaj, dobrze się zaszli. Jaka świątynia to jest, nie? Miasteczko. No, myśmy tu już byli. Ty tutaj dopiero będziesz, proszę pana. Ale fajnie. Nie możemy tu wejść chyba, nie? Do tych widokach mówiliście? No. Łeb urywa. Adam? Chyba trochę żeś... Paseny tu mają. Adam? Tak, nie dam. Adam, myśmy chyba daleko troszeczkę zaszli. No też mi się tak wydaje, bo wcześniej był pokazany ten punkt. Ja a nie teraz wiem, czy go myśmy... nie ma. On czy chyba tam jest nie po mieli... drodze na tej klatce schodowej. Tak, jak ja to nazywam. Na tyle z klatką schodową z pewnego co wiesz. Zobacz, jest ta strefa tutaj. Tak, teraz się zaszła strefa. To jest strefa. Chyba na dole, wujek. Właśnie, bo tam było zejście do góry i na dół chyba, nie? Tak z tego co pamiętam. To co, skaczemy? Dobra, ja skaczę. Skacz. Nie, ja nie skaczę. Żyję! O, ja wysoko. Ja nie mam moją kotek, ja nie będę skakał. To ja też. Spokój. Ej, żyję, naprawdę, to fajnie wygląda. Ja pierdzielę. Słuchajcie, tam coś może na dole faktycznie jest. Tak, tutaj coś jest. Dawaj, czekamy na ciebie. Skacz, wujek. To fajnie wygląda jak leci. O nie! No skacz. Tam do tej wody? Tak, tak. No dawaj! I nie zabije się? Nie, to jest strasznie wysoko. Wow! Yeah! Dup! Ale to super wygląda. Je, ja normalnie przeżyłem przez chwileczkę normalnie orgazm. Co tam jest na dole? Nurkujemy? Nurkujecie? Czy ja nurkuję, ale nie wiem, co jakieś świecące krzaki. Jest skrzynia. Jest, na dole? Jest. Zostaw tą skrzynię, alkohol jest mój tym razem. Ale ja nie, otworzę. Nie pozwalam. Dobra, otworzone. Jest rewolwer. No, shit. Dobra, no i co, mamu? Ej, tu algi są jakieś fajne. No właśnie, zbieram tam. Ile mi tlenu zostało? Shit. Zbieram te algi, bo one, z nich można fajne rzeczy zrobić. No na pewno, jak tak trudno dostępne to wiesz. Ja bym raczej radził się wynurzać powoli, bo kurza twarz. Bo se zmoczyłeś już? No. Zmoczyłem sobie 10 lat temu. O kurde, ja powinienem z wami chyba od początku tej serii grać, bo ja nie jestem w temacie. Nigdy jak nie moczyłeś? Jakbyś wiedział. No wiesz co, Luce? Nie, nie w tym rzecz. Nie wiem jak daleko doszliście w tym związku. Doszliście. Nasza historia jest naprawdę bardzo długa. O kurde, jak? Aczkolwiek... jak nie pytaj co? Dobra, teraz tylko jedno pytanie, jak się stąd wydostać? No ja już jak idę. Tam się dostałeś, Lucek? Po skałach. Ale których? No właśnie, których? Już wam pokazuję. Kotwiczka nie działa, no to... Nie, kotwiczka nie, kotwiczka no. Z wody nie działa. Tutaj jest skała. Tu i tutaj. Tu. No ale dobrze, że tu jest, bo wiesz, mielibyśmy kłopot. No. Ui! I tutaj. Lucek, dlaczego ty nie byłeś w naszym związku od razu? Pijet. A kim ja jestem w tym związku? Naszym dzieckiem. To robię sobie warkoczyki, bo zawsze chciałem być dziewczynką.
I przecież jesteś GTA. Widzisz, po co było pytać? Są pytania, które się nie zadaje, nie? Nie wiem. Pytanie idzie dalej. Dalej kotwiczka. Jest ku kotwiczko, naprawia, że się szybciej do diabła. No, masakra. No. Langsam czasami, mimo ta kotwiczka, jest wolniejsza niż ją. Langsam. No, a to już naprawdę trzeba być wolnym. Ej, ja się tu spociłem, bo to jest naprawdę wysoko. Yo. Tu no, można wysoko. Spaść. Tak! Ja się wujek. Wszystko robię? No co wujek? Liczycie na mnie, że ja też spadnę. Nie, gdzie byś? Ja. No, ale nie mogę was zawieść. Nawet... O! Myśmy nawet tak... Nie mogę was zawieść. Dobra, ja się zabiłem. Jeb! Ja doszedłem. Nie wiem jak wy. Lucek, no nie, i co mam tam zejść, wam pomóc teraz? Lucek, co myśmy zrobili? Ja spadłem, ja. Dobra, ja wam pomogę, ja wam pomogę, ja wam pomogę. Nie, już tam ten. Ja nie wiem co. No, ja naprawdę teraz. Ja zeszłam na dół i wy teraz mówicie, że nie? Dobra. No to jest dla ciebie challenge. Fajnie mnie zrespawnowało w ogóle na zewnątrz. No to jest dla ciebie challenge, słuchaj. No brawo, tak, i teraz mam sobie radzić. Słuchaj, to jest dla ciebie challenge, a ja nie mogę was zawieść. Ach. Ja chcę kuszę mieć. Ja też chciałem mieć w poprzednim odcinku. Dostałem znaczy, dopiero po. Znaczy jedną już mam. No. Jak to jedną już masz? Skąd masz? No, od urodzenia. Skąd takiego? Dobra, panowie, skoro teraz tak. Dzień nie nabita. Dobra, wyszedłem drugi raz. A tam gdzie ty jesteś? Prawdziwy teraz? Bohater robi wszystko dwa razy. Dzięki. Jesteś tam u góry? Mhm. No to może zszedłbyś w końcu na dół. Jak? Czekamy tutaj na ciebie już tak długo. Nie jak wiem. Zakuszę. Zaś na końcu. Normalnie no nie, po prostu no nie. Patrz, i zawsze obróci kota do góry, bo że zawsze będę stać. No nie. O nie, nie mogę z was, nie mogę po prostu. No bo po prostu nie wiem, ja zaraz płuca wypluję. Baklawę znalazłem. Może jakąś Coca-Colę? Kotleta znalazłem, no nie. Jakiegoś opoka. Wiesz co, kotlet po tylu dniach to już chyba przypomina bardziej kupę. Dobra, panowie. O, kebaba, jeśli ktoś chce. O, a może by ktoś chciał noc? Panowie, to co, idziemy to zanieść Jazirowi? No, wypadałoby, nie? Żeby tak, w końcu mu to mordę idziemy do tego Al Jazira i mu zaniesiemy to. Tutaj w tym zadaniu łowca skarbów, studnia życzeń, zobacz tam, no Adam, bo ty też masz te DLC. Jest, widzisz, niby, że cel śledzony, mamy u góry to zaznaczone znaleźć jaskinię ukrytą pod posągiem, mamy działaj według wskazówki, taką wytyczną w tym zadaniu. A ale... patrz, to nam dalej pokazuje, że niby tam jest. No, że niby, widzisz, to tak jakby nie było do końca zakończone. No. Widzisz, działaj według wskazówki. Więc wiej ta chłopy, choć nie ma dokąd wiać, to duch przeszłości omamia waszą jaźń. Hej, dobiegli aż do studni życzeń na równinie gdzieś skrytej oczom, choć widocznej, ciemnej, zaś jak bies. Ale ty, Lucek, też chyba masz to, też ciebie to wyświetliło, że masz te zadanie jeszcze? Tak. Bo kto zabrał ten rewolwer? Łowca skarbów. Ale czekajcie, no. On miał szablę, nie. Ale myśmy mieli tylko szablę znaleźć, nie? No ale no, widzisz, no. Zadanie jest tak jakby dalej. Zobaczmy to na mapie. Adam. Ja szablę mam. Adam, zobacz sobie na mapę. Cały czas jest ten aktywny ten teren, czyli myśmy ale, nie zrobili wszystkiego tam. Ale Jasir on chciał tylko szablę, nie? Widocznie jest tam jeszcze chyba pochwa do tej szabli. Widocznie ma też jeszcze inne zachcianki, ma chętkę na pochwę. My się tam, Adam, musimy wrócić i to nie ma nic do śmiacia. Teraz mi to mówisz, jak ja sam tu dwa razy wyszedłem. Teraz. Normalnie. No, ale prawdziwy mężczyzna kilka razy wchodzi i wychodzi. Nie tylko raz. No właśnie widziałem, że się raz wyszli, to tak, że się już nie weszli. Nie, myśmy weszli, ale raz do porządku. No, widzę właśnie, kurczę. I ktoś tu mówi przed chwilą o wchodzeniu kilka razy. To co, chcecie wchodzić tam jeszcze raz? No musimy, no przecież tam cały czas się podświetla ten teren. Zadanie nie zostało, gdzie wy do auta? Może taksówkę wam jeszcze zawołam. Nie ja wejdziecie tam przecież do góry. Ja chcę oświetlić tylko, bo to się fajnie oświetla. Ta-dam. Nie no, słuchajcie, wchodzimy tam z powrotem, bo... No tak, no jesteśmy za blisko, żeby tutaj tego jeszcze nie zrobić. Ja mam nadzieję, że się nie mylę. Chociaż nie czasami... Się. Jak się mylisz, nie? Adam!
To tą szablę, którą ci zabrałem wtedy po nagraniu, to ci normalnie w tyłek wsadzę. To Adam, obiecuję ci. Adam, ja dzisiaj mam cały szereg niefortunnych wydarzeń. Dzisiaj mogą mi widzowie napisać, że dzisiaj wszystko spieprzyłem. Dzisiaj wcale nie obrażę, ale moja kobieca intuicja mi mówi, że to jeszcze nie jest koniec zadania. O nie! No widzicie, podświetlony jest obszar. No nie! Dobra, to ja to sprawdzę tutaj na dole. Dobra, no, ja tym razem chcę skoczyć z samej góry, bo to jest świetne. Jejku, ja nie wiem, czy ja to chcę powtarzać. Naprawdę. Ale nie, coś tu jeszcze jest. No musi tam coś być. Mój rewolwer. Co? To zabrałem. To wyście go nie zabrali. No, bra. Ej no, ja otwierałem skrzynię, ktoś mógł zabrać. Słuchajcie, to powiem wam tak. No nie wierzę, nie. No po prostu nie wierzę. Adam, słyszysz mnie? Słyszę. Jak ktoś otworzył tą skrzynię, to jeden z was, już nie pamiętam, czy ty, czy Lucek otwierał? Powiedzieliście rewolwer i ten rewolwer został zabrany i ja tylko jedyne, co mogłem zabrać, tak, to algi i nawet zabrałem dwie. I to, nie zniknęła ta strefa w ogóle, że tu już nie ma co robić. Bo tak, bo został zabrany rewolwer. No. No bo teraz ja zabrałem, no. No. Ale tu wcześniej, a przecież Lucek otwiera, wujek, ty byłeś przy nim, nie? No. Bo ja byłem po drugiej stronie tam szukać jakiegoś też tam pieroństwa. No ale słuchajcie, no zobaczycie na moim materiale, jak będziecie mieli ochotę, że ja nie miałem tego rewolweru. Miałem tylko i wyłącznie, potem mi świeciło, że ten, że mogę algi zabrać. O nie, no do dupy nie się wsadzą te kotwiczki, teraz nie mogę wyjść stąd. Dziwne. Cholender jasne. Ja tym razem wyjdę chyba o własnych siłach. O kurde, znalazłem tu coś. Dziwny, nieznany kamień. Co to jest? To jest mój, zostaw. I on wcale nie jest dziwny. Tylko księżycowy. Holender. Nie chcę zginąć na śmierć. Holender. No, nie jest takie proste. Holender. Dobra. Czekaj, może ci za chwilę pomogę, Lucek. Ale gdzie ty tam u góry, gdzie zginąłeś? Nie złapałem się odpowiednio i spadłem. Ciężko tu gdzie wyjść. Gdzie jesteś, Lucek? Czekaj. Już, respawn. Aha, dobra. No dobra, ja prawdopodobnie... A czy zauważyliście, że na tej górze w ogóle nie ma zombie? No tutaj nie, bo tutaj jest ta matka, nie? Tak. I tutaj zombiaki się nie chwyt... Cholerna kotwiczka! Zombiaki się tutaj ich nie tykają. Tych, no dobra, ja wyszedłem trzeci raz. Jednolicych, czy jak oni się nazywają? Jednolicy bez chyba. Licy. Bez licy, jednolicy. Tak. Jezus Maria. Jeden. A to jest świetne. Nie no, mi po prostu dzisiaj wali w dekiel, no. No, nie tylko dzisiaj. No. Adam, ty będziesz na IEM-ie w tym roku? No będę, w niedzielę. Świetnie, wiem komu dupę skopię. O! Jak się miło zapowiada. Jeszcze mnie weźmie, wiesz, przyjedzie kurde jakąś czarną betę, weźmie i wrzuci do domu, zawiezie. O Jezus Maria, no weźże się szybciej naprawiaj. Dobra, no ja już jestem, doszedłem jak zwykle, wujek ostatni. Czyżby ktoś się wcześniej śmiał? No, ja pierwszy raz doszedłem kilka lat temu, to ty jeszcze nie wiedziałeś, co to w ogóle jest, także wiesz. No. Także proszę mi tutaj nie imputować, dobrze? Proszę pana? Imputować. No. Ale i tak jesteście lepsi ode mnie, bo ja ani razu stamtąd nie wyszedłem. No myślałem, że ani razu nie doszedłeś. No ja wyszedłem, specjalnie tak powiedziałem, żebyś nie wyciągnął jakiś tam... Żebym w depresję ja nie wpadł, że tak poszło mi dzisiaj strasznie źle. Spoko, panie. I do Jazira, w samochody do Jazira. Mogę z kimś jechać, nie chce mi się jechać, nie mam ochoty no prowadzić. Gra mi wybuchła. Jak to gra ci wybuchła? Zawiesiła się, chciałem naprawić samochód i gra mi się zawiesiła. Nie, no znikłeś. No. Nie ma cię po prostu. Adam, czekaj, bo ja... Widzisz... Mm-hmm. Nie, już ważę. Lucek nie chciał mnie przewieźć i widzisz. Dobra, ale auto jest fajnie podświetlone teraz. Nawet te kontrolki mi się świecą, widzisz? No, fajnie to wygląda. No, elegancko. No. Przedersko. Ale ja nigdy nie jechałem chyba tym autem w nocy. Jeszcze proponuję jechać bardzo szybko w nocy. Ty poczekaj, bo przecież on się spawnuje. Już dołączam. Dobra, zmieniam zdanie, uciekaj stąd! Uciekaj stąd! Teraz? Teraz? No weź go, zrób mu coś! No zrób mu coś! Tak wystarczy? Tak, dziękuję.
Ale jakbyś mnie jeszcze prowadził, gdzie mam jechać, to by też było dobrze. To kurwa, mam strzelać, jeszcze się gada, gdzie masz jechać. No, może tak? A co ty, ja jestem? Dobra, kurwa? No ja biorę skróty! O nie. Jebut! Gdzie teraz? Gdzie teraz, nawigacjo? Przed siebie! Główną drogą! Gówno, to mi teraz wychodzi, jak widzę tych zombiaków, kuźwa. Chłopie, ja tutaj muszę tych czerwonych namierzać. Nie mam teraz czasu na skupieniu się nad drogą. Myślisz, że po co ja ciebie chciałem za kierowcę? Żebym ja się nie musiał skupiać nad drogą. Nad drogą? Ale ja nad mogę jechać, ale gdzie? Ja tutaj tropię teraz nocne łowce. Dobra, jestem już. Ale... Stój tutaj! Stój tutaj! Zatrzymaj się, jesteśmy w bezpiecznej strefie. Cholera, nie mam tu swojego samochodu. Czekamy na ludzka. Niech przyjedzie. Masz chyba jakiś inny jeszcze, nie? Tak. Oby to nie był ten zepsuty. Tu i tutaj, nigdzie nie jedź, Adam. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Jadę do was. Okej. Okay. Najbliższa ja bezpieczna strefa, wiesz? Ja sobie przestudiuję drogę przynajmniej, bo jak mi znów po brochu poprowadzi, to będzie kiepsko. Dobra, tu w prawo i tu w lewo. Okej, okay, będziemy w domcie. No nie, ktoś mnie atakuje! Czemu nie mnie w tej strefie atakują? Niemożliwe. O, bezpieczna strefa dopiero jest w budynku, Łosiu. No to szybko mi mówisz! To ty nie masz swojego mózgu? No i mówisz mi bezpieczna strefa, stój, no to stoję, nie? Ale jest w domu, musisz wejść przez okno! W domu. Jezus, Cizus. Jadę. Wszystko mu muszę mówić. Tak, wszystko. To jest jakaś dziewczyna? Halo? To nie jest dziewczyna, tylko... No jest dziewczyna. Co jest grane? Ty, gra mi się zbagowała, czy co? Mi też, ja przez ścianę patrzę. Ja tak samo, co tu się dzieje? Tylko, że ja jestem na zewnątrz i coś mi może zaatakować. Bo ja gadam z tą dziewczyną. Czemu ja tak mam? Ja tak nie chcę mieć. Ja też tak nie chcę mieć. Dobra, już tak. Już powinno być okej. Okay. Dobra, jestem już u was. Ojej, ale fajna strefa. Chcę stąd wyjść, ale nie daje mi wyjść. Przez dach się wchodzi, proszę bardzo. Pyk. Dziękuję, do widzenia. Prześpimy się tu, jedziemy do Jazira. Co wy na to? Jesteście tu w środku, czy nie? Do góry jesteście? Ten. A, tutaj proszę bardzo. Ten dom jest jak dziewczyna. Ciężko do niego wejść, ale jak już wejdziesz, to nie daje ci wyjść. Ale o, to powiedział dobrze. No, że se to wymyślił, no. Proszę pana. Z jakim doświadczeniem takim życiowym, nie? Może nie, jak strzelił, kurczę. Do góry jest tu łóżko, panowie. Majtki we mnie lecą już. Ale można z tego rewolweru strzelać? Ty! A jak tutaj wejść do góry? No tu! Wszędzie mam sufity. No Łosiu! Gdzie? Wszędzie mam sufity! No tu! Tam gdzie mnie się okrzyło pod sufitem. Tu! Kurde, wszędzie to jest. Patrz, świecie ci tu, no latarko, no. No z drugiej strony, tam gdzie żeś tą dziewczynę widział. No jestem tu. No, Jezus, no i tu! Tak no, tutaj nie daje ci wyjść. No. Dobra. Śpimy, masakra. Bo już normalnie z wami spać to też jest ciężka sprawa. Odpoczynamy się? Jeszcze musi Lucek do nas, o jest. Już. Przyśpimy się i jedziemy do tego... O kurde, czemu przespaliście się do nocy? No bo trzeba przespać się raz jeszcze. Brawo. Nie ma co... Chyba tak się przespać z nocy do nocy, nie? Po prostu brawo my. Dobra, sobie z kimś pojadę, nie wiem z kim, nie z Ludzkiem jadę. Dobra. Nic się nie grałeś. Kim ty jedziesz? Z Ludzkiem. Ale szybki ten samochód, nie wiem czyj to. Gdzie ty jesteś, Bohun? Mówisz, że ty jedziesz z Ludzkiem? No! To co my jedziemy wszyscy jednym samochodem? Widzę tył twojej głowy. O kurczę, ja wiem, że dzisiaj wiele zdupczyłem, ale dlaczego Adamek we mnie wszedł? Ja nie chcę! O nie. To wygrało teraz, nie? I co, jeszcze raz powiedz, że ci się nie podoba? Widzę twoje tłuste włosy. Ale widzę co innego. Dobra, ja wsiadłem do Ludzka. Ej, ale jak naciśniecie W, to możecie wyjrzeć z samochodu. I na przykład odganiać te zombiaki, które nas atakują. Dobrze, podwójna siła uderzenia. Nawet mogę w końcu tego użyć, mojego kolegu. Ale ja mogę tego rewolweru użyć nawet. O. Fajnie. Chyba nie. Ale on jest taki fajny złoty. Tylko z niego trafi, co jest sztuka. W jeździe to jest niełatwa sprawa. A dobra. Wszyscy w jednym aucie. Twoja łeb mi przeszkadza. Nic nie widzę. Właśnie twoja mi przeszkadza.
Zabieraj te tłuste włosy mi z ekranu! Jeszcze kurczę... Rwory prześwita, przez nią normalnie puste w niej jest, normalnie pusto. Pusto masz w tej głowie, widzę. Puchawka dostała prosto w ryj. Ale naprawdę nic nie widzę, cała twoja głowa mi zasłania. No jak ja mam tutaj pracować w takich warunkach? O, purchawanie. Dobra, jestem pod tobą teraz. Usiadłem sobie, że tak powiem. Ej, my nie jedziemy na farmę w ogóle? Dobrze, tak, teraz prawo i już będziemy na farmie. Za chwilkę będziemy na miejscu. I tutaj tą drogą teraz. Tam jest taki wjazd z boku. Mhm. Teraz lekkim łukiem proszę jechać w lewo. Za 40 metrów proszę jechać w prawo. Teraz proszę cały czas prosto. Zresetujemy tą nawigację? Za 40 metrów trzymaj się lewego pasa. O Jezus. Za 20 wjedź wujka wolna. Nie, ty już tutaj, nie przebyłeś dzisiaj, więc wystarczy. Dobra, zawrócę. Jesteśmy, no. Chociaż w sumie tam można było, ale dobra. Coś mi się wydaje, że z tego samochodu wyjdę okrakiem. Dobra, ja już doszedłem, więc wyszedłem. Co byście zrobili? Wujek wyszedł okrakiem. To z ciebie. Co wujek? Fajnie było, nie? Nigdy więcej! Świntuchy cholerne. Aj tak. Wolę tutaj zostać i drzewo ciupać. Mam to zir. Muszę tam przyjść? Tak, wszyscy muszą przyjść chyba. Tak, idę. Oczekiwanie na pozostałych graczy. Już idę, panowie. Och, Jezus Maria. Aż się spuciłem. To nie jest pot, to jest coś innego. Jazir, co jest? Wiem, że masz sporo rzeczy na głowie, synu, ale muszę prosić cię o przysługę. No jasne, czego ci trzeba? Niechętnie to robię, jednak nie poradziłbym sobie tam w terenie. Chodzi o moją córkę. Chyba uciekła z domu. Esgi uciekła? Dlaczego? Dobre pytanie. Nigdy nie potrafiłem odgadnąć, co się roi w tej szalonej łepetynie. No dobra. Masz pojęcie, gdzie mogła się udać? Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to dom Ozana. Byli bliscy sobie. A jej chłopak, co? Nie, nie pozwalam na to. Się pierwszy raz pojawiłem. Mały dupek. W życiu jednego dnia nie przepracował. Nie szanował rodziców. Zawsze z tym durnym uśmieszkiem i czapką z daszkiem do tyłu. Wyluzuj, poszukam jej, nic się nie martw. Gdzie mieszka? Dostała wiadomość na fejsie i poleciała. User entered your channel. Bo? Przepraszam, że zawracam ci głowę. Jeśli ją odnajdziesz, poproś, by wróciła do domu. Nieproszonych gości proszę o opuszczenie tego lokalu. No właśnie. No. Ale czekaj, jeszcze coś tu jest. O! Niewiarygodne! Znalazłeś ją! I nagle zapomniał o córce. Skoro była dla ciebie taka ważna, czemu pozwoliłeś Adamowi ją zabrać? To długa historia i raczej nie jestem z niej dumny. Wiesz, że pewnego dnia byłem nieostrożny, ale teraz ją odzyskałem. Ale teraz jestem ostrożny. Spokój, nie wykpisz się tak łatwo. Co się stało? Wolałbym o tym nie mówić. Ale? Upojna noc. Źle, co to było? Czyżby nieudany zakład? A może poszło o kobietę? Nie pytajcie. O kobietę i kurczaka. A jednak. Pewnie. I kurczaka! Ja nie chciałem. Jezgi nie było już od półtora roku i ja poczułem się samotny. Myślałem, że poczuł coś do kurczaka. I zostawił kobietę na kurczaka. Nie, trzymała je w domu jak kota. A Adam miał wyjątkowego koguta. Ja pierdzie! Nie wierzę, nie. Nie, to jest upokorzenie. To jest upokorzenie. Ja piszę sprzeciw, nie? Zaraz po tym odcinku piszę, kurczę. Do Techlandu, co to ma być? Przegnał szablę za koguta. Nie, ja się nie zgadzam na takie traktowanie. On ma coś nie tak pod tą czachą, no. Nie, aż mnie kolka chwyciła, masakra. O Bożeż, kochany. Ale on koguta, a nie chciał szabli. Skurczy syn. Ej, wujek, który masz poziom tego zaufania? Który ja mam poziom? Zaraz ci powiem. Ja mam zweite. Ja mam ten przedostatni. Wiesz co? Powiem ci w ogóle, że ja tutaj mam poziom kierowcy nieodblokowany. Dlaczego? Ja tak po prostu tutaj sobie to zaniedbałem. Nitro, autoalarm. Po cholerę ci wątroby sprinterów.
Cholerni sprinterzy. Kto to przyjął? Ja. Ojejku, my tego właśnie unikaliśmy. No dobra, ale nie musimy tego robić. Nie, ja tego nie chcę robić. A ja z tobą wszystko by robić. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te reformy. Reformony. A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych. I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz. Rozumiem, zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem. Dobra, będę naprawdę wdzięczny. I pamiętaj. Kurde, ten koleś jest naprawdę dziwny. Skąd on się urwał? Mamy wyrywać wątroby tym ludziom, no nieumarłym, no w sumie. Tak. Nie zamierzam w nich grzebać. Panowie, na dzień dzisiejszy będziemy kończyć, bo to już jakby nie było, godzina 52, jak nagrywamy. Mi się zaś cholerne te... Nie chcę to wsadzą. Nie, no to z tym to trochę pojechali. To denerwuje tylko. Także moi drodzy, dzięki wam za dzisiejszy udział w wszystkich zadaniach, jakie żeśmy dzisiaj przeszli. Niestety byłem dzisiaj kulą u nogi, taka jest prawda, bo niestety nie miałem dzisiaj chyba no szczęścia dobra, do tych to zadań. To ty się wydostałeś z jaskini, ja dwa razy spadłem. No dobrze, udało mi się, tak? No. No tak czy inaczej, mam nadzieję, że next time pójdzie nam, to znaczy nam, mi o wiele lepiej, ale też dużo działaliśmy, zrobiliśmy te trzy zadania, właściwie to cztery zadania. Daliśmy, kurde, daliśmy, inaczej, wróć, dostaliśmy niezły wpierdol w nocy. Nie byliśmy w stanie tego przeżyć, pomimo tego, że no, nas trzech, połączone siły, no i tak nas, kurde, dostały w swoje szpony. Nie, znaczy, tam było, no, znaczy, wiecie co, to znaczy, druga sprawa jest taka, że ich tam było za dużo. No przecież, kurde, dostaliśmy się w same centrum miasta tam w nocy, nie? Co walczyliśmy przy tych schodach, tam gdzie próbowaliśmy się w ogóle dostać do tego budynku od dama. Jeszcze, kurczę, te najgorsze te nas dopadły, nie? Jeszcze te najgorsze wariaty nas dostały w swoje łapy. No nie było łatwo, no nie było łatwo i tam podejrzewam, że naprawdę trzeba mieć dużego skilla, żeby w ogóle przetrwać, nawet latarki nam nie pomagały, no. Nie tylko dużego skilla. Ale tak nawiązując, bo wujek teraz, no aż no. Mi się po prostu łza w oku zakręciło, jak żeś tak mówił, że to nie dawałeś rady, a ja powiem wręcz przeciwnie, bo jak bez ciebie byśmy na pewno nie dali rady, bo jednak jesteś częścią tego kręgu słuchu, bez którego byśmy sobie na pewno nie dali rady i wujcie, naprawdę jesteś dobrym agentem, tak mówię to oficjalnie, jesteś dobrym agentem, no do mnie ci jeszcze troszeczkę brakuje, ale naprawdę się starałeś dzisiaj, no to, Adam, to trzeba docenić. Ja Adam, bardzo ci dziękuję za te miłe słowa, także tą sensacyjną wiadomością będziemy kończyć ten odcinek i zakończymy to fajną puentą, czyli jednak ja jestem super agentem, a Adam ma dużego koguta. O! I duże serce. Nie, ludz... dobra, nie skomentuj. A Luczka przytulimy, chodź Lucek, przytulimy cię. Gdzie ty jesteś, Lucek? Lucek gdzieś tam się szlaja znowu. Lucek, gdzie ty jesteś? Lujek. Gdzie on tam poleciał? No chodź, musimy cię przytulić. Miziu. Ej, bo ja nie wiem, już. Czego nie wiesz? Teraz przytulajcie. Adamek mi wyleczył, bo on był pierwszy. Moi drodzy. A ja go pomacałem. Takich dwóch jak nas trzech nie ma nigdzie. W takim razie musimy to powtórzyć, co nie? Dokładnie, mi się pograło naprawdę wybornie. Moi drodzy, to wszystko na dzień dzisiejszy. Oszczędźcie nas, znaczy mnie, w sekcji komentarzy pod tym filmem. I do zobaczenia, do następnej zabawy. No i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa, pozdrawiamy widzów wszystkich trzech kanałów, czyli kanału Mów po ludzku. No, pozdrawiam. Kanału Adame, kykyky. Pozdrawiamy, dziękujemy cieplutko, tylko trzymajcie się, papa. I kanału Wujek Bohun. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Na razie.